Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a dzisiaj przygotowałem dla Państwa BMW serii 3. Nazwa modelowa E91, jest to model po liftingu, czyli ten oczywiście według mnie ładniejszy, no bo dużo klientów zarzucało marce BMW, że te E90, E91 mają nie za ładne tyły. Przednie lampy za dużo się nie zmieniły, zmienił się trochę przedni zderzak, ale najbardziej zmienił się tył, tyle wstetylnie lampy. Po prostu przypominają tak bardziej E46, miałem taki specyficzny trójkąt, przecięcie, jak zwał, tak zwał, zaraz Państwo w sumie je sobie zobaczą. Wyglądają tak, są pełne, całe, czerwone. To na pewno są bardziej takie dynamiczne przez to, że jest tak ta lampa lekko ścięta do wewnątrz pojazdu. Auto jest z 2010 roku. Jest to 2-litrowa benzyna, 143 konie z przebiegiem 193 tysiące. Auto bardzo długo było serwisowane w serwisie BMW ASO, ale o tym wspomniałem. Jak tutaj na obrazku widzicie Państwo również, mamy czujniki parkowania tył oraz dopinany hak, można sobie go odpiąć, schować, jeżeli komuś przeszkadza. Jest też gwarancja i instrukcja chyba na ten hak w bagażniku. Gwarancja oczywiście już nieważna, bo kiedyś ktoś ją zamontował go już dawno. Wspominałem też, że są ładne tarcze hamulcowe, tutaj może będzie widać. Widać, że nawet jakiejś lepszej marki, bo tutaj przy piaście nie są skordowane, a to tak często niestety bywa przy tanich markach. Opona ładna, Continentala, myślę, że jeszcze na parę sezonów starczy. Felgi oryginały od BMW. Ogólnie auto utrzymane bardzo przyjemnie, nie jest poobijane. Ładnie się tutaj prezentuje. Też wewnątrz jest czysty i nieśmierdzący, bo duży aut jest taki czasami po zwierzętach, coś jest porozlewane i to nie współgra z tym, co byśmy chcieli otrzymać, kupując nowy samochód. No co, tutaj się oczywiście jeszcze przeciwgielne czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, lusterku z fotochromem. No i bym jeszcze może pokazał od razu wnętrze, bo nie wiem, czy wtedy nagrałem, zapomniałem. Fajne kubełki, bardzo wygodne. Warto za nie dopłacić, bo dużo lepiej się na nich siedzi niż na zwykłych fotelach. No i coś jeszcze tak ostatecznie mogę dodać, że warto na pewno zainteresować się tym BMW z górnych przedziałów cenowych, bo większość tych takich tak zwanych okazji, bo BMW ma bardzo duży rozstrzał ceny. Strzelam, no już mi taki model od 20 do 30 tysięcy. Te wszystkie tańsze to są młochy i będzie niestety trzeba do nich dużo doinwestować. Dobrze, tym razem zaczniemy sobie od wnętrza pojazdu. Oczywiście na filmie będziecie mieli to w dobrej kolejności, bo niestety nie mogę z dzisiaj go umyć i ładnie Wam go tutaj przedstawić na zewnątrz, bo ciągle pada, no ale taki urok jest tej naszej pogody zimowej. Serwisy. Tutaj wszystko fajnie, jak widzicie, Gottstein BMW Auto Group. Dalej tutaj też. Widzicie sobie, co 2 lata serwis, około 20 tysięcy, naprawdę mały przebieg, tu troszeczkę wpadło więcej, 30 i tutaj przez 2 lata 40, to też było zrobione w Dortmundzie. I ostatni serwis tutaj mamy na następnej kartce, w Boschu przy 190, na autko ma 193, więc jest to naprawdę niewiele przejechane. To jest książeczka tutaj od niej. Teraz Wam pokażę licznik i tutaj w BMW ma taki bajer, że możecie sobie sprawdzić, co kiedy macie wymienić, czyli serwis info. Proszę bardzo, płyn hamulcowy w Polsce prawie nikt tego nie robi, no ale można by było sobie zrobić teraz, w nadchodzącym. Nie, teraz w lutym, bo już luty mamy. Ach, jeszcze raz, dobrze, szybko. Płyn, tutaj dalej klocki, jak Wam opowiem, z tyłu są nówki, jeszcze można daleko przyjechać. Z przodu tak samo, 60 tysięcy, 140 tysięcy. Ogólny taki duży serwis dopiero za 3 lata, za 49 tysięcy kilometrów. Wymiana oleju za 15, niecałe 14 na koniec tego roku. No i chyba to też jest takie wezwanie na przegląd. I wszystko, więc auto macie na tą chwilę po wymianie oleju. Silnik pracuje bardzo ładnie. Tak samo z hamulcami nie ma problemu. Ogólnie to BMW jest bardzo zadbane. Przechodzimy sobie do wnętrza. Tutaj o dziwo ten plastik nie jest podrapany, często były mocno tutaj wydrapane. 4 elektryczne szybki i przy okazji
Jeszcze mamy składane lustereczka. Wszystko się nam fajnie złożyło. Rozłóżmy to. Tutaj przestawienie, które prawo, lewo. No i lusterka, nie wiem czy widzicie, są też z fotochromem, mają jakby taką dodatkową obwódkę. Myślę, że to widać, bo tam jest obraz bardziej brązowy. Tutaj boczek też jest ładny, nie zniszczony, tak samo tutaj się nic nie odkleja. Kierownica skórzana, ładnie utrzymana, przyciski nie są zdrapane. Tu mamy tempomat, manetki, oczywiście przełącznik od świateł. Jest, światła są automatyczne, czujnik zmierzchu tak zwany i przeciwdzielny przód, tył. Dalej tutaj też włącznik od automatycznych czujnika deszczu czy automatycznych wycieraczek. Przełącznik start-stop nie jest zużyty. Konsola środkowa. Nie jest to też bieda, bo mamy klimatyzację automatyczną, dwustresową oraz podgrzewane fotele. Dalej spójrzcie sobie, jak tutaj to ładnie wszystko wygląda. Nie jest zjechane, nie jest zniszczone. Tutaj tak samo mieszek odręcznego, podłokietnik fajnie się prezentuje. Jeszcze Wam dodam, że tutaj w schoweczku mamy AUXa i USB-ka, więc myślę, że każdy będzie mógł podłączyć swoją muzykę. I dalej z nieoczywistych rzeczy, coś w niektórych autach po prostu jest totalnym standardem, za to BMW musicie dopłacić. Naprawdę, potrafią być te BMW-ki bez uchwytu na kubek, albo potrafi być jeden. To też bardzo dziwna rzecz, że BMW to takie drobnostki chciał dopłatę. No ale u nich trzeba dopłacić za wszystko. Lustereczko z fotochromem, nie wiem czy tu będzie widać, ale tu macie taką małą czarną kropkę, która reaguje po prostu na światła z tyłu. I chyba z wyposażenia tego elektrycznego to wszystko. Mój fotel jeszcze ma pompowane elektrycznie lędźwie. No i to też bardzo ważna rzecz, fotele są sporty. To jest bardzo właśnie ważna sprawa przy tym BMW, bo wsiadasz do BMW, gdy masz ten fotel, to od razu wiesz, że jesteś w BMW. Możesz go ustawić w 5 pozycjach, góra, dół, popompować. Naprawdę, różnica jest kolosalna. Warto Wam dopłacić zawsze za ten fotel, żeby sobie było wygodnie siedzieć. Cóż, chyba aucie to wszystko. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że warto zasubskrybować kanał, polajkować film, bo zawsze może coś wpadnie ciekawego na ofertę, czego jeszcze nie ma na Automoto lub na innym serwisie. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest z fakturą VAT, marża i raz oczywiście możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach go dowiozę na lawecie. Pozdrawiam, hej!